A więc proszę państwa, mamy swoją pandeozę, mamy swoich cowboy zawodników, mamy swój pojedynek w słońcu, a więc to może decydujący moment. Ta spatrzę, tam widzę, przygotowuje się nasz zawodnik i może zobaczymy go za chwilę. Rewelacja, naprawdę wielka rewelacja, która może tu się stać. Taka cisza, ta znowu patrzę, w oddaleniu nic nie widzę, ale to przecież nie o to chodzi. Nic nie widzę z przodu, nic nie widzę z tyłu i dobrze. Ta cisza, która tutaj zagrała, która tutaj gra zawsze. Teraz te fenomenalne momenty. Wygra, nie wygra i wygra i nie wygra. I to nas tutaj znowu ktoś tam chrząknął w tej ciszy. Ta cisza, ta fenomenalna cisza, która tutaj nam towarzyszy. Buddy. Masz jeszcze pół godziny. Pękasz, George? Nie, ale pozwolę ci jeszcze razem ze mną poprowadzić... Trzecie telewizyjne spotkanie z baladą. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Proszę państwa, przywitał państwa swoim głosem, to znaczy głosem Tomaszewskiego, Mieczysław Gromka, który dzisiaj zasiada na widowni jako honorowy gość. A my, proszę państwa, przystępujemy już do prezentacji pierwszego numeru. Tak więc naszym pierwszym punktem naszego... Nie da się przystępować do prezentacji, nie da się zacząć. No, dlaczego? No powiem, ludzie źli. Niedobrze są. Cywile. Kulturalni, nic nie dzicy. Coś z tym trzeba zrobić, nie? Coś trzeba zrobić. No co, my użyczymy swoich rekwizytów. W ramach własnych możliwości przebierzmy się, proszę bardzo państwa. Bardzo prosimy. Proszę państwa, nasze dziewczyny, kowbojki nam pomagają w tym. Rzuciliśmy pomiędzy was kapelusze firmy Bielskiej, filcowych zakładów, firma Emil, kapelusze twarzowe, bardzo w cenie 88 zł. A mimo to Krakowski Ośrodek Telewizyjny zdecydował się ofiarować te kapelusze dla państwa. Tak więc są to już w tej chwili państwa kapelusze, mimo że telewizja zapłaciła po 80 zł za każdy. Brawo! I oto pierwsza muzyczna propozycja, pierwsza piosenka naszego dzisiejszego spotkania. Mary Worytkiewicz śpiewa, a śpiewa, warto powiedzieć, z towarzyszeniem zespołu, który wszyscy państwo znacie. Doskonale są znani i cenieni za skromność, prostotę, wdzięk, oryginalność. Socbeat, kanon, rytm, czyli na dzisiejszą imprezę przemianowani na Psy Prerii. Nawet szeryf respekt ma. Kto z Chris Hornem zrobił koniec, kogo bał się rudy Frank? Kto w pokera z Cartwrightami co dzień gra? To, no powiedz to. Brzydko, kto cnotliwy nie jest zbyt, kto Shatterhanda nawet mógłby mieć. Kto z Harry'ego zrobił sitko, kto wypiwszy whisky litr, strzałem z Colta komarowi zmienił płeć. To mery,
siuk sam wyrwał pióra, przy kim żółwian szybki wil, kto 16 w Oklahomie rozwiódł par. Kto niedźwiedzia kropnął w górach, co przez kilka długich chwil zdemolował w Salt Lake City cały bar. Na imię miał Gregory, ale z powodu wszczynania bujek i awantur w całym City przezywano go przydomkiem Warchoł. Czasem wpadał na ciekawe nieraz pomysły. Ja jestem. Zenon. To i owo wynalazłem, to i owo przedstawiam. Składanego pana Palanta wynalazłem. Czyli kowbojską grę towarzysko. Pokojową. Gra składa się z pokoju i Palanta. Palanta się łamie w dowolnym miejscu. A jak się palanta złamie, to się przykręca zawiasy. Wtedy palant jest składany. Zawiasy trzeba naoliwić. Jak się nie oliwi, to zgrzypi. I grać nieprzyjemnie. Jak się już naoliwi, to można przystąpić do gry w zabijanego. Kto się uratuje, ten wygrał. Reszta przegrała. Terminu palant nie należy wykorzystywać w rozmowach towarzyskich. To jest gra, a nie wyraz. W programie prezentujemy przyspieszony wegetacyjny wychów drobiu. Jaja przeznaczone do cyklu muszą być starannie wyselekcjonowane. Przed rozpoczęciem procesu głównego myjemy jaja w czystej, przegotowanej wodzie z dodatkiem boraksu i szamponu samochodowego, zapewniając im w ten sposób połysk i właściwą apreturę. Po umyciu kontrola materiału. Naukowych metod kontroli jeszcze nie opracowano. Należy po prostu ufać swemu oku i szkiełku. Gdy jaja są już wyselekcjonowane, umyte, osuszone i prześwietlone, hasło prześwietlaj jaja ciągle aktualne,
Siejemy je, posługując się metodą borynówką, półkolistym ruchem prawej ręki od siebie i w tył, a więc sianie odsiebne, jednocześnie zasiebne, zawzięte i zaciekłe. Jednym z ważniejszych etapów jest kontrola przebiegu procesu wzrostu i dojrzewania. Przeprowadzamy ją w oparciu o działanie zamkniętego układu automatycznego, jaki tworzą elektronowe homonto, półprzewodniki lejcowe i bereto słuchawki. Uwaga! Przy czynności tej należy zachować szczególną ostrożność. Zbyt gwałtowne i chaotyczne prowadzenie aparatury końskiej może spowodować raptowne zmiany w dojrzewających zasiewach. Problemem tym zajmiemy się w naszej kolejnej audycji poświęconej procesowi wzrostu jaj sadzonych. Po okresie wegetacyjnym nadchodzi czas zbiorów. Siejąc w okresie zapylania drzew owocowych, uzyskujemy dodatkowe efekty. Metro Goldwyn Mayer Ezofowicz Picture Present. Proszę Państwa, w naszym wielkim scenariuszu filmowym sferę fonii przedstawią Państwu inżynierowie dźwięku psy preli, czyli Sotheby's Canon Rytm. West Oklahoma 300 years ago. Shaking hand of my white horse LSD. I said him LSD. Kiss me please. Ramsey said, yellow river, of my rifle, my pony and me. Muzykalny greenhorn przechadzał się po prerii, winę tu i winę tam. Nagle dały się słyszeć odgłosy organizacyjne plemienia siuksów. A patrzę i nic nie widzę. Odezwał się greenhorn i wytłumaczył zebranym, że... My tatuś is white horse catrai. I zwrócił się do swojego tatusia. Papa, czy zdobyć kaczuszkę to łatwo się da? Niełatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama. Bo jeśli byś kaczuszkę to zażony, to cały świat zabudowałbyś przygody. Na to córka wodza, urodziwa siuksa, podbiegła do greenhorna i złożyła na jego czole pocałunek lekki jak lot stepowego motyla. Thanks! Rodzinny nastrój, jaki zapanował, zmącił tętent stada bizonów. Tu panie! To młody kejowech o przezwisku syn Suki wiódł swoje stado na jarmark. Na którym panował typowy jarmarczny zgiełk. Uwaga, dla ułatwienia podajemy typowe jarmarczne zwroty. Apacze małosolne, kojoty marynowane. Apacze małosolne, apacze szósty, apacze małosolne. Świeże skalpy, świeże skalpy.
Good morning, Mr. Lewistros. Powiedział Greenhorn do znajomego prywaciarza, który miał stragan w pawilonie północno-zachodnim. I have no dollars. I have only Bonnie and Clyde. That was very dramatic moment. Go, go! Krzyczeli zgromadzeni wszyscy na jarmarku. Go, 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 go! Stojący pod płotem alkoholik Johnny Walker cichutko zaszczękał zębami. Shut up, Walker! Walker umilkł, nucąc jedynie tango z dziurą w zębach. Suddenly, Lewistros wykrztusił. My God, Szalik! I z wykrzywioną bólem twarzą osunął się na ziemię, a jego omdlewający wzrok jeszcze raz przesunął się po marce dżinsów naszego Greenhorna. I długo jeszcze trwały zabawy, tańce i wesele na cześć naszego nieustraszonego bohatera. Omery! No! Niektórzy widzieli jeszcze, jak Lewistros i jego stary kumpel Wrangler darli na sobie dżinsy w niebogłosy. I am very happy end! Zapadał zmrok, w tawernie był niewielki tłok. Kowboje grali w pokera przy dźwiękach bolera karamba. Raz kozie śmierć, nie dwa. Zagrałem więc i ja. Wszak jedna rundka, mój Boże, zaszkodzić nie może karamba. Ten, który karty dawał, a był z niego drania kawał. W rękawie miał cztery damy, więc krzyknął: hej, gramy karamba. Po pewnym czasie Pedro wstał: nie będę więcej z wami grał. Tu szuler jest między wami, szukajcie go sami, karamba. W ten sposób cały nastrój pękł, zaraz się rozległ broń i szczęk. I każdy był zły jak cholera, jak znaleźć szulera, karamba. A wtedy znów Pedro wstał, a w ręku już kolta miał. On ma pistolet nabity, wrzasnęły kobiety, karamba. A Pedro miał celną dłoń, pogodził Billa w samą skroń. Bill tylko zamknął powieki i zasnął na wieki, karamba. Powstały śpiewając kawajki, zgasły kowbojom fajki. Leżały sobie trzy trupy na progu chałupy, karamba. Dżandaroda, dżandaroda, dżandaroda.
Ujrzałem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej stronie. I muszę przyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Proszę pana, my już drugi raz jesteśmy u pana i ciągle ta sama sytuacja. Pan już dwukrotnie był karany przez kolegium za melinowanie. Ciągle to samo u pana. Co pan ma nam do powiedzenia w tej sprawie? Nie będzie kolegium. Proszę pana, ja tu jestem prywatnie, proszę pana, nie będę z panami rozmawiał, żadne kolegium nie będzie. My też u pana jesteśmy niejako prywatni, nie będziemy ustalać, czy sąd, czy kolegium, ale proszę pana, jeśli już drugi raz, jeśli panu grożą te konsekwencje bez przerwy, dlaczego z uporem maniaka, albo raczej w tej chwili wypada mi już powiedzieć recydywisty, pan się zajmuje tym procederem? Proszę pana, powiedziałem, że się nie zajmuję. Jednak się pan zajmuje. Nie, proszę pana, nie. Ile pan na tym zarabia, proszę pana? Moje zarobki są zarobki. Ja pracuję, proszę pana, dorywczo pracuję te. Nie wiem, co do moich zarobków, proszę, nie wtrącę. Co się wtrącę? Nie wtrącę, ja pracuję, proszę pana. Pracuję te, pracuję. Nie będę odpowiadał, nie. Tu nachłodzą się, do Staszki nikt nie chodzi, proszę pana. Nie? Na Gustaszki jest melina też, to u pana też jest melina. Nie powiedziałem, proszę pana, melina. Ja nie powiedziałem melina. Pańskie słowa melina. Pan mi tu wmawia, że ja melina. Nie żadna melina, to jest moje mieszkanie. To nie mleko. Mleko jest, piję też mleko. Piję mleko. Dzieci nie piją mleko, proszę pana. Bo ja nie wiem, co mam robić, proszę pana. Nerwowany jestem. Nerwowany, proszę pana. Już co, nie wiem, co chory. Dzisiaj jestem trochę... Nie mam ochoty do grywania. Nie mogę, chory jestem, proszę pana. Nerwowany, jestem już u waszych drzwi, butelką mleka. Mam ich więcej niż 100, dzwoni pełne mleka szkło. Ktoś na nie czeka. Gdybym mógł, przyniósłbym wam złoty miód, aż z rajskiej kuli. Słodki miód, dobry miód, wam pod każdy próg, mieszkańcy uli. Może jutro, a może za parę lat, by zmienimy na lepszy świat. Może przyjdą słoneczne, szczęśliwe dni, z lekkim miodem stare uczni. Może na lepszy świat. Może przyjdą słoneczne, szczęśliwe dni, z lekkim miodem stanę u drzwi. Ledwie świt, ledwie wrzask, dobrym słowem witam was. Głoszę sny, krótkie sny, chciałbym zmienić wasze dni, codzienne święta. Kto jak ja, problem dnia, staje co dzień dobrze zna, co budzi człowieka. Pierwszy krzyk, ludzki krzyk, jeśli rwał się przecież ci, od kropli mleka. Może jutro, a może za parę lat, by zmienił na lepszy świat. Może przyjdą słoneczne, szczęśliwe dni, z lekkim miodem stanę u drzwi. Może jutro, a może za parę lat,
Oto przed Państwem słynny kontestator John Rewiński. Jestem kontestator. Młody, zdolny. Fiut jestem. Fiut to jest skrót moich zainteresowań. Film i ewentualnie telewizja. I teatr. Fiutete jestem, tak. Fiuturyzmem i wajdalizmem się zajmuję. Pionierski scenariusz wymyśliłem. Może to być ostern, western albo matern też może być. Matern może? Taka ballada o kablu Hugo Kołłątaju. Pod hasłem Mo szeryf jak Dajan. Tytuł to jest dwa złote kofty. Złoty 52. Razem 15, 10 dajumy. Z jednej strony, z drugiej bierumy i na swoje wychodzimy. Coś takiego. I jest haraszo. To jest horror show. Chorą jest baba, a szoł do niej doktor. I przyszoł. Czołówka. Szwęk jazda na transfokatorze, obiektywem obiektywnie do obiektu, najazd sobie, zajazd, zbliżenie w zajeździe. Porno. Cięcie. Fest porno jest. W kadrze salon jest. Ausweis, Highclave tam jest. Chata krakowska, bronowicka, bez zamków. Zamko w chacie, dymno i porno. Naparowało tam tak. Na coś się zanusi. Na łóżku leży Angel... Andzia Lipa i jest chorą. Leży na gołasa. Wchodzi doktor. Doktor Zin. Wchodzi. Z piórkiem i z wiaderkiem węgla. I zaczyna warokokowe rokokowania w sprawie przerysowania. No to ona gotycko. Miała tak gotyckę i gotycko. I zanusi go za ściany. Jest horror, a potem schow. Schowała go tam, znaczy się. Na przyzbie siedzą łączniczki, poręby, poręby. Jedna gada apacz. Też gada apacz, to ona patrzy, patrzy i się zapacuła. Tak. Bezdymna taka. I gada one boy. To one się boją. Wchodzi boy. Kowboj, kowboj Żeleński, Szturfirer Sobczuk, a na końcu Filip Skonopi, czyli gwiazda RFA.
i śpiewa song Butterfly. Butterfly, Schmidt, Kartoffeln und Salat. Jest Maternoster i Waterloo. Waterloo Mutter. I gada Grossmutter. No i grom, ale w co? W Killwater. Taki water był ten fater. Dodatek krótkometrażowy w kooperacji. To jest Noia Cooperation Spara. Paranoja taka znaczy. Jest mały kuc realizm taki. Pierwszy jest. Siedzi chłop na polu i liczy pyry. Idzie baba i gada. Co ty tu tak? Te pyry. Bo to był Kopernik. Pionierzy do pionów. Pan to, panie Rewiński, dyrdy mały opowiadasz, a ja gorę. Proszę państwa, z niechłamanym wzruszeniem, z prawdziwą satysfakcją, witam państwa wszystkich na naszym pierwszym, otwierającym nową erę w dziejach rozrywki i imprez halowych, hangarowych i wolnopowietrznych, naszym wielkim, uroczystym festiwalu country! Przystępujemy do przedstawienia pierwszego wykonawcy. Matka jego była praczką, ojciec żebrakiem. Będąc dzieckiem, wychowała go stryjenka. Z pochodzenia jest Amerykaninem, zaśpiewa dla państwa piosenkę zatytułowaną Bo Won A Mi. Otóż chodzi. On jest skromnym, spokojnym i cichego serca farmerem. Ona kobietą ulepioną z siarki, dymu i ognia w stylu country and kunicka. Łączy ich oczywiście uczucie. Miłość śpiewa reprezentant Stanów Zjednoczonych, Mac Fierrant.
państwa, naszemu soliście towarzyszył zespół wokalny Oniemiali Singers. Pan to, panie Grąbka, festiwale sobie urządzasz, a ja górę. Jak wy tam, Grąbka, nie przestaniecie ludzi naśladować, to do wójta pójdę. A jak trzeba będzie, tu i dalej drogę znajdę. Ja to wam mówię, hańcza. Proszę państwa, czas na zaprezentowanie własnej odwagi, nie tylko cywilnej, rzeczywistej, prawdziwej, najprawdziwszej, najbardziej autentycznej, dwóch mężczyzn odważnych. Proszę państwa, nasz pierwszy wielki konkurs zatytułowany Pojedynek w słońcu. Dwóch, którzy nie mają nic do stracenia. Proszę bardzo. Całej widowni. O, już są. Trzej, dwóch, może panów dwóch. Dziękujemy panu bardzo. Panowie. Proszę kapelusz panów. Konkurs polega na tym i proszę państwa, wszystkich tu są kapelusze kowbojskie, autentyczne, ze świecą, proszę pana. Wilhelm Tell XX wieku. Zaraz kolega zapali świeczki, a panowie dostaną do ręki broń. Tak? Panowie dostaną zaraz do ręki broń. Ja najpierw zapalam świeczki. Wszyscy dmuchamy, może się wam uda zgasić. Proszę, widownia dmucha. Olstra, poproszę. Proszę panów, a oto broń. To proszę do prawej, jeżeli pan jest mańkutem, to do lewej. Bardzo proszę. Tutaj gruszeczka jest z wodą i konkurs polega na tym, że strącić musimy płomień z kapelusza. Uwaga na sygnał ognia, panowie ruszą do strzału. Uwaga. I ognia! Proszę państwa, nagroda dla zwycięzcy. Bardzo prosimy. Oto jest nagroda dla... A dla drugie miejsce uścisk dłoni strażaka. Bardzo dziękujemy panu i państwu. Tak to popieramy talenty. Mają chłopcy dar Boży w tym kierunku, to im trzeba węża dać. I kochani moi, naszą ostatnią pozycję wieczoru przedstawi szuler, karciarz, hazardzista, bawidamek, uwodziciel. Dorobił się fortuny na kowbojskiej starej grze komórki do wynajęcia. Szydłowsko-lemoniadowy Joe. Przed górska listych na rumaku samotnych kowbojek na... Bandana piękna wokół szyi, w oczach dziki szał. Sombrero czarne ma na głowie, w ręku straszny kolb. Pokrywa pasjewa górska, listych długi dom. Montana, Montana, ty zima w ręce, lepsze się stan. Montana, Montana, gdzieś przez kowboju ulubiony kraj. Kiedy w Montanie słonko wstaje rano, raniutko, ha! Już kowboje się zgadzają cicho, cichutko. I farmera w jego łóżku związują, a dolary spod poduszki ładują. Montana, Montana, jeżeli na ulicy najpiękniejszy stan. Montana, Montana, gdzieś przez kowboju ulubiony kraj. Kto nie wiedział, o czym wiedział stary gruby Bill, który razem z młodą córką za szafą się skrył. Że dolary oraz złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Montana, Montana, nie myśl.
Skalistych na szkapinie samotny kowboj gna. Bandana brudna wokół szyi, w oczach strachana. Sombrero czarne gdzieś na korku w ręku przerabić. Pomyśli grozi tylko jedna, jedna myśl. Montana, Montana, gdyż w Ameryce najpierw się. Montana, Montana, gdyż w Ameryce najpierw się stać. Do lary i złoto, to nic, chodzi o to, by młodym być, więcej nic. I żadne tam kolty, bo nam za czym zbąd, lecz młodym być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, więcej nic. Zakochany i kochany i mieć wciąż przed sobą świat. Zakochany i kochany być, i mieć wciąż 20 lat.